Wystawa Paweł Klecki i Muzyka Łodzi poświęcona jest kompozytorowi i dyrygentowi Pawłowi Kleckiemu. Opowieść o jego życiu i twórczości splata się nierozerwalnie z postaciami poety Juliana Tuwima i kompozytora Aleksandra Tansmana. Wszyscy trzej, jako przedstawiciele pokolenia wybitnych Łodzian pochodzenia żydowskiego, współdzielili emigrancki los i tworzyli mimo tragicznych wydarzeń XX wieku oddaleni od miejsca urodzenia, jednak na zawsze z nim związani. Wystawa, będąca próbą ocalenia pamięci i zarysowania niewidocznych nieraz nici między losami trojga przyjaciół, rozmieszczona została na planie okręgów. Nielinearny sposób zwiedzania umożliwia zagłębienie się w opowieści o powrotach i nieskończoności sztuki. Opowieść rozpoczynają sekcje Muzyczna Łódź oraz To moja kolebka rodzima, ukazujące początki życia muzycznego Łodzi, a także przybliżające rodzinne korzenie bohaterów wystawy. Prezentowane tu są stare zdjęcia Łodzi oraz dokumenty i fotografie prywatne rodzin Tuwimów, Tansmanów i Kleckich. Kolejna sekcja wystawy, zatytułowana Marzenie o batucie, poświęcona jest Łódzkiej Orkiestrze Symfonicznej oraz debiutom artystycznym Łodzian. Ilustrują je afisze, rękopisy utworów, artykuły prasowe, fotografie. Tytuł centralnej części wystawy, Taniec Czarownicy, jest jednocześnie tytułem utworu Aleksandra Tansmana z roku 1923, ważnego również w biografii Pawła Kleckiego. Dwa z ogłoszonych wówczas jego utworów prezentujemy na wystawie. Warto zwrócić także uwagę na przedmioty osobiste artystów, a wśród nich na oryginalne batuty dyrygenckie. Część zatytułowana Na podbój stolicy poświęcona jest początkom twórczości Kleckiego, Tuwima i Tansmana, gdy po opuszczeniu Łodzi szukali swoich dróg. Ten okres ich życia przybliżają dokumenty studenckie, rękopisy, pierwsze wydania utworów i fotografie. Nazwa kolejnej sekcji wystawy, Przeciw zniewoleniu, jest niewątpliwie również hasłem przyświecającym jej bohaterom. Artyści nie stronili od służby, czego dowodzą nie tylko wojskowe dokumenty Pawła Kleckiego, lecz także patriotyczne dzieła łódzkich twórców. W sekcji Lata 20, lata 30 zgłębiać można kolejne etapy rozwoju artystów. O berlińskim okresie życia Pawła Kleckiego przypominają szkolne dokumenty oraz programy koncertów potwierdzające jego uznanie w Niemczech. Fotografie z tournée Tansmana oraz poświęcona mu monografia dowodzą jego rosnącej popularności. Zdjęcia przedstawiające Tuwima wśród innych artystów, a także jego listy, przybliżają jedno z ważniejszych zjawisk współczesnej poezji – grupę Skamander. Część zatytułowana W stronę nowego Genesis związana jest z początkiem emigracji zmuszonych do uciekania przed nazistami artystów. Przedstawia ślady działalności znaczącej w kontekście wojny i sprawy polsko-żydowskiej. Zachęcamy do posłuchania Concertino op. 34, jednej z ostatnich kompozycji Pawła Kleckiego, który odtąd będzie poświęcać się pracy z orkiestrą, o czym opowiada część kolejna – Otwarcie wrót świata. Proponujemy tu wysłuchać treści listu Kleckiego do Tansmana z 1948 roku, a także obejrzeć kopię rękopisu i egzemplarz wydania Piątej Symfonii Tansmana z dedykacją dla Pawła Kleckiego. Kolejne sekcje W warsztacie mistrza oraz Kontynuacje i rozwinięcia – pozwalają przyjrzeć się pracom twórczym Kleckiego i Tansmana oraz poznać ich rozległe znajomości w środowisku muzycznym. Jest to również opowieść o powrotach Kleckiego do Filharmonii Narodowej, a także o jego muzycznej działalności w Izraelu, do którego przybywali, a nieraz uciekali, muzycy żydowskiego pochodzenia, by uczestniczyć w inicjatywach artystycznych.
Część 14, tam i z powrotem, upamiętnia koncerty Pawła Kleckiego w Łódzkiej Filharmonii. Powroty bohaterów wystawy do korzeni przedstawiono tu również symbolicznie. W gablocie zobaczyć można maszynopis Kwiatów Polskich Juliana Tuwima, zaś korzystając ze słuchawek, posłuchać kompozycji Aleksandra Tansmana pod tytułem Prorok Izajasz.